Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Ojej, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Myślę, że dzisiaj zaczniemy od czego my możemy zacząć? Dobre pytanie. Pytanie jest takie, że musimy tutaj iść i oczywiście ogarnąć jakieś tam sprawy. Tu jest Julius. On marudził, że ma szczura w sypialni, więc wypadałoby się nim zająć. No a teraz może zobaczmy, jak się czuje nasz Adius. Może się uda. Musimy iść spać, wychodzi na to, więc prześpijmy się do południa. Powinno to chyba wystarczyć. I jak tam? Przepraszam bardzo. Podałeś mu to lekarstwo już, czy nie? Chyba musimy jeszcze trochę dłużej zaczekać. Dajmy na to, że nie wiem, prześpię się do rana. No, gościu wstał, więc chyba żyje. Czy posłaniec czuje się już lepiej? Znacznie lepiej, trucizna przestała działać już po kilku godzinach, a obecnie wypoczywa. Dziękuję ci za kawał dobrej roboty. Czego życzysz sobie w ramach nagrody? Weźmiemy pas, moi drodzy. Wezmę ten pas. Jakie ma właściwości? Sam musisz się o tym przekonać. Widzę, że gościu czuje się lepiej, bo lata wszędzie po wszystkim i... Moi drodzy, to jest pas, który nam daje plus 20 do walki. Ten nam daje bonus do zręczności i premię do władania łukiem 10. Ale ten nam daje premię 20. No i myślę, że to jest coś lepszego w tym wypadku. Mamy dwa progi punktowe do przeskoczenia. A odnośnie szczura. Możesz już spać spokojnie. Szczur sobie poszedł? Nie, ale w każdym razie nie żyje. Dzięki, proszę weź nagrodę tę miotłę. Niestety naprawdę nie mogę ci więcej dać. Kiedy już porządnie się wyśpię, dam Nazo nauczkę. Co zamierzasz? Ha, podsłuchałem rozmowę Nazo i Hervisa. Nazo zakochał się w tej handlarce z portu i ser. Zawsze miał niewyparzoną gębę, ale nie mogę pozwolić, aby się jej przymilał. Od Nazo do Izer. Tylko jakby go podrzucić. Trzymaj, może ty coś wymyślisz. Dobra, mam podrzucić list, tak, Izerę? No to chodźmy to zrobić w takim razie. Ło kurde, ale to był dobry skok. Jak tam, moi drodzy? Jak tam weekendzik? Myślę, że dobrze się macie. Co tu się dzieje, przepraszam? Mogę obejrzeć twój asortyment? Rozejrzyj się. To jest bardzo proste. Podrzucamy jej liścik. Myślę, że to wystarczy. Idziemy do Jezus Maria, ja dzisiaj się nie umiem wysłowić. Tyle dzisiaj się nagadałam. Poza odcinkiem, a nie potrafię się dzisiaj wysłowić, naprawdę. Ja nie chciałam tu być, tylko chciałam iść tutaj. Sorki Geof, przepraszam cię bardzo. Podrzuciłem list. Ciekaw jestem, jak zareaguje. Trzymaj te roperi, które dla ciebie zebrałem. Okej, okay, czyli co? To tyle w takim razie? Na to wychodzi, moi drodzy. Co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Dostawę strzał mamy w porcie. I moi drodzy, podjęłam decyzję, że jeszcze zanim będziemy wkraczać w drugi rozdział rozgrywki, drugi rozdział fabularny, pójdziemy do kopalni złota. Tu jest Hervis i chciałabym od niego podjąć wyzwanie. Także zróbmy to. Byłoby fajnie z tym zdążyć i to zrobić. Chcę się z tobą zmierzyć. W porządku, trasa zajmie mi raptem 3 godziny. Jeśli uda ci się zrobić to szybciej, to przyznam ci zwycięstwo. Najpierw jednak będę musiał się do tego przygotować. Przyjdź jutro, a omówimy szczegóły. Super, to w takim razie my idziemy w Kimę i będzie już fajnie. Ogarniemy sobie tego kłeścika. Wrócimy też do miasta właśnie, żeby ogarnąć dostawę, ale myślę, że zanim wrócimy do miasta, to troszeczkę poszperamy, moi drodzy, w lesie. Mianowicie poekspimy, posprawdzamy. Fajnie by było przebić próg punktowy i myślę, że skoro teraz mamy tak fajny boost do łuków, to będziemy chcieli raczej przeskoczyć próg punktowy zręczności.
Nie wiem, gdzie jest nasz Herbs. Możliwe, że siedzi jeszcze tutaj, gdzie... O właśnie, tu jesteś. Konkretnie on ma na imię Herwis, a nie Herbs nawet. Ej, 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 czekaj. Jesteś gotów? Na drodze pozostawiłem monety, dzięki którym będę pewien, że na pewno tam byłeś. Jeśli przyniesiesz mi je w ciągu następnych 3 godzin, wygrywasz. W porządku, skąd mam zacząć? Pierwszą monetę znajdziesz przy latarnią morską. Stamtąd skocz do wody i płyń na prawy koniec skały. Po środku i na lewym końcu znajdziesz kolejne monety. Następnie wróć na molo, gdzie będzie na ciebie czekać ostatnia moneta. Jak już znajdziesz wszystkie 5 monet, musisz jeszcze tylko wrócić do mnie. Do roboty. Okej, okay, odliczanko mamy z tyłu, nie, z boku nie mamy odliczania. Niestety. Chyba, że odliczanie się zacznie od zebrania monetki. Z magazynu zostało skradzionych kilka rzeczy. Z magazynu? To wcale nie jest... Kurde, mordo. Nie wiem, o czym chłop do mnie gadał, ale... Mamy jakiegoś questa, więc je potem przeczytamy w dzienniku. Ja bym chciała zacząć tego kwestika. Moneta. Do wody mieliśmy do wody. Do wody. A nie w skałę. To chyba nie miało tak wyglądać. Nie przewidziałam tego, ale tam coś było dla nas. Tam coś było. Boję się, że nie zdążymy tego zrobić. Poczekaj, jeszcze raz. Chwila. Jesteś gotów. Oczywiście, że jesteś gotów. My też jesteśmy. Przydałoby się minąć tego gościa od magazynu, żeby nie zaczepiał. Bo chciałabym wiedzieć, o co mu chodzi z tym questem. A przez to, że nas zaczepił, to nie do końca wiem. Dlatego polecimy od razu tędy. Trzeba będzie znaleźć jakieś dobre zejście. Moneta Herwisa. Myślę, że tędy będzie lepiej zeskoczyć do wody. Konkretnie może tutaj. On mówił coś o przeciwległej skale, tak? Miejmy nadzieję, że wiem, co robię. Na razie... Okej, widzę chyba monetę. Zaraz, zobaczmy. 3 kolejne na skalę naprzeciw portu. A to jest ich tutaj więcej, tak? Dobra, to się trzeba w takim razie... trochę rozejrzeć. Tu jest 2. moneta. O, jest też 3. Zaraz. A ostatnia na molo, gdzie z reguły łowi Simon. Na molo, tak? Tutaj na molo, no to musimy jeszcze wejść tam. Ale myślę, że zdążymy, no 3 godziny to jest wystarczająco dużo. Co prawda teraz trochę nadgonimy drogi, ale... myślę, że to nie jest problem. O ile moja postać nie będzie biegać. W sensie... no dajcie spokój, teraz będziemy tak brodzić. Dobra. Cholera, nieważne. Myślę, że i tak zdążymy. Ale myślę, że wskoczymy do wody, bo powinno to chyba minąć. Jestem w stanie tędy wyjść? Powiedzcie, że nie. Niestety nie jestem. Boję się, że możemy teraz nie zdążyć. Szczególnie, że nie wiadomo, gdzie chłop się znajduje. Ja pierdzielę, musisz mi zagadywać. Ja tylko ten list dostarczyłem. Czyli to nie tego napisałeś? Nie, tak też zrobię. Mordo, naprawdę nie mam czasu teraz. Tu jest Obajda, jest Herbis. Mam wszystkie monety. I na dodatek udało ci się pobić mój czas? Gratuluję. Zachowaj te monety jako dowód mojego uznania. Superowo, dzięki. Nazo mnie zagadał, jeżeli chodzi o to Nazo i Izerę. Okej. Dostawa strzał, skręty, droga, pustelnik.
Moi drodzy, no wybywamy chyba stąd. Jeszcze ogarniemy, o co chodzi z tą kradzieżą w magazynie, bo teraz jestem w stanie się na tym dłużej skupić. Z magazynu skradziono kilka rzeczy. Z magazynu myślałam, że osoba, która pilnuje magazynu, powinna być bardziej odpowiedzialna. Jak ktoś mógł ukraść coś z magazynu, którego pilnowałeś, to dziwne. Że gubisz klucz do niego, a teraz dzieje się coś takiego. To wcale nie jest dziwne. Proszę, pomóż mi, jeśli możesz. Powoli, co zostało skradzione? Jedna paczka stali. Paczka stali, masz jakieś podejrzenia? Nie, w porcie nie ma nawet kowala, który mógłby jej użyć. Poza tym tylko idiota akurat by coś z tego magazynu. Dlaczego? Istnieją tylko dwa wyjścia z portu. Przepłynąć w puław albo wyjść przez bramę. Wypłynięcie z paczką stali przy sobie jest niemożliwe, więc jedyną opcją dla złodzieja jest wyjście przez bramę. Tylko, że to również jest ślepy zaułek, bo strażnicy bramy zostali poinstruowani przez Geofa. Każdy, kto chce opuścić port, musi zostać przesłuchany. A więc złodziej cały czas musi być w porcie, a paczka ze stalą wraz z nim. Zrozumiałem, mam ci zwrócić paczkę? Zgadza się, ruszaj w drogę. No i co ja ci zrobię? Powinna porozmawiać z lewem. Dobra, no to idziemy do lewa. Domyślam się, że nie bez powodu idziemy do niego, no bo... Sorry, ale on ma karczmę, więc musiał coś wiedzieć. Gdzie ja idę? Karczma, gdzie była karczma? Zaćmienie mam trochę. Gdzie była karczma? No przecież... Okej, coś mi się musiało ewidentnie pomylić. Przecież ten port nie jest aż tak wielki. Tu jest urząd. No tu jest karczma przecież. W magazynie doszło do włamania. I co ja mam z tym wspólnego? To ty dałeś mi klucz do magazynu. Więc powiedz mi, co wiesz, albo będę musiał szarpnąć o tobie słówko. Dobrze, już dobrze. Dostałem ten klucz od jednego z moich gości. Podejrzewałbym, że splądrował magazyn i dał mi klucz, żeby zrzucić na mnie podejrzenia. Nic więcej nie wiem. Zapewne widziałeś, w którą stronę poszedł złodziej. Prawdopodobnie udał się w stronę miasta, ale mógł mieć z tym problem, skoro strażnicy bramy muszą przeszukać każdego, kto zechce opuścić port. Moim zdaniem powinieneś porozmawiać z Geofem albo ze strażnikami bramy. Dobra, no to do Geofa może pójdziemy od razu. To chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. Masz jakieś wieści o złodzieju? Niestety nie, wydałam odpowiednie rozkazy i strażnicy bramy będą przeszukiwać każdego, kto będzie chciał opuścić port. Do kogo ja mam się udać? Bezpośrednio do strażników bramy, no dobra. Widzieliście kogoś podejrzanego w związku z kradzieżą z magazynu? Zgadza się, był taki jeden, co kilka dni temu wybiegł z portu, jakby gonił go sam Beliar. Chcieliśmy go przeszukać, ale nie reagował na żadne z naszych poleceń. Udało mu się uciec? Nie do końca, krzyczałem do niego, aby natychmiast się zatrzymał, lecz on nie słuchał i przyspieszył kroku. Więc wyciągnąłem kuszę i wpakowałem mu bełt w plecy. Nie wydaje mi się, żeby złodziejowi udało się uciec z daleko z taką raną. Myślę, że masz dużą szansę znaleźć gdzieś niedaleko ciało. Niedaleko, tak? Skoro wybiegł i strzelił mu bełt, no to podejrzewam, że albo tu gdzieś chłop leży, albo po tamtej stronie. Gorzej, że tu są topielce i ja będę musiała sobie z nimi oczywiście najpierw poradzić pewnie. Ale z drugiej strony, ekspik i nowy teren, więc w sumie dobrze. Są też jaszczurki. Ale ja sobie już nie najgorzej radzę z takimi potworami, więc chyba jest okej. Gorzej jak wejdę do wody. I na przykład zrobię coś takiego. Dobra, teraz jest ewidentnie... O nie, tam się pojawiły te ogniściaki cholerne. Niedobrze, bo te ogniste akurat potrafią zrobić krzywdę. Dobra, potrzebujemy tutaj po kolei niestety każdego eliminować. Niestety na razie nie widzę, żeby było jakieś ciało, a szkoda. Bo jakbym takie coś widziała...
to by mi na pewno było prościej. Dobra, bo ja nie mam czasu się bić z tą jaszczurką 100 lat. No niestety, damy się podziabać, bo... albo ewentualnie zginiemy. No, na przykład jak się zatniemy i nie będę w stanie nic zrobić. Ajajaj, niedobrze. No, te kryty mogłyby wpadać jednak częściej, nie? Ogarniemy to. Ten topielec czegoś nie je przypadkiem? No niestety, ale... trzeba by się podboostować trochę, bo jak tak... nawet wchodzenie w drugi rozdział z takimi... umiejętnościami jest trochę słabe, nie? Wiecie, taką jaszczurkę to my powinniśmy już klepać na spokojnie. I powinien kryt w miarę... ładny wchodzić. Kurde, 42% to jest całkiem dużo. No, ale niestety wydaje się, że to nie jest jednak wcale tak dużo. No, halo. W sumie wolę się bić z takim topielcem niż... z jaszczurką chyba. Dobra, bo już naprawdę nie mam nerwów. Nie widzę, że... dobra, widzę ciało. Tylko weźmy się tam teraz... co ciekawe, mogę kuszę nosić. O, mogę sobie pozwolić chyba na dużo lepszy łuk, także to akurat... coś dobrego. Dobra, będziemy wpierdzielać owadzie mięso. Na szczęście dużo mi zdrowia zwraca. Co tam u was, moi drodzy? Jak tam weekendzik mija? Jak tam pogoda u was? U mnie jest piekielnie gorąco. Będzie głupie, nie? Tak. Łukiem, ale... jednak na razie broń to jest nasz przyjaciel główny. No niestety, ale czasami się też daje... gryźć, bo jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A my musimy aż przebić do samego końca, wam powiem. Niestety, wiecie, jak te topielce to jeszcze, to te jaszczurki niekoniecznie. Ognisty topielec ma 300 życia. Tam są młode jaszczurki. To z młodą to ja jestem w stanie... poszaleć. Wiecie co, na razie to zadanko może zostawimy w spokoju. Bo fajnie by było je zrobić, ale jest dosyć niebezpiecznie. Chodźmy się może przejść w las. W sumie szczurka by sobie pokonała bardzo chętnie. A on jest zajęty chyba jedzeniem swojego kumpla. Tam na dole, czy myśmy byli na dole? Wydaje mi się, że byliśmy częściowo na dole. W
Wiecie, chciałabym przeeksplorować tutaj. Ale wolałabym chyba jednak pochodzić sobie po lesie. Tu są na przykład polne bestie, w sumie nie najgorzej. Tutaj nawet nie ma roślin. O, proszę, tutaj coś mamy. Wow, niebieski kryształ. Nice. A tu mamy jakiś namiocik. W sumie to wiem, gdzie ja jestem aktualnie. O, tutaj nawet ktoś jest i łowi sobie ryby. Skórzany mieszek od razu otwieramy. 25 ropery w kieszeni. O, matko, mogę wyjść? Utknęłam tu. Hej. Gościu wydaje się być takim zwykłym randomem. Tam są nasi myśliwi. Czy to jest młody, czy stary topielec? Stary. To w sumie na razie. Ja bym może stąd poszła. Tu są na przykład wilczki. Gobliny też słychać. To tam chyba bardziej na dole. Nie mam pojęcia, słyszę gobliny. Ale wiecie co, musimy się podleczyć, bo naprawdę będziemy mieli ciężko za chwilę. Jak tego nie ogarnę. Dobra, to nam na razie chyba wystarczy. No powiem wam, że tych zadań nam w dzienniku nie zostało zbyt wiele, tak naprawdę. Fajnie by było też się właśnie skupić na przykład na expie aktualnie. Tak więc jest w porządku. No i też dzięki temu będziemy mieli trochę więcej funduszy jakiś, prawda? No bo przecież możemy oddać potem skórki. W sumie to ja się aktualnie tak trochę kręcę właśnie w okolicy tego topielca. On nie chce tam żyje, mi się nie chce za bardzo z nim patyczkować. Wolałabym na jakieś wilki zapolować. No, jaszczurki też nie za bardzo bym chciała, ale wilczki mogą być. Ale słyszałam gobliny. Tu jest jakaś jaskinia nawet. Pytanie, czy coś w niej mamy. Tam są chyba gobliny w środku, nie? Tak, a może byśmy tam sobie weszli? Nie podświetla mi na razie. O nie, tu jest ślepa. A, dobra, myśmy tu przecież byli z naszym ziomem. Polowaliśmy tutaj tak naprawdę. Co to za jaszczura? Jaszczura to jest cieniostwór. Właśnie złożył jakąś jaszczurkę chyba na hita. Ojejku. Dobra, niewiele tam mogłabym chyba zrobić, więc sobie odpuszczę. Gdzie my jesteśmy na mapie? Tutaj, dobra.
Tutaj się bulwersuje chłop. Nie, wiecie co, my się przejdziemy w stronę tej kopalni złota. Aktualnie, czyli tutaj. Bo dlaczego by nie? Tu były te krwiopijce paskudne. Akurat je bym wolała ominąć, bo one mnie zatruwają. Ja tak za bardzo nie potrzebuję być zatruta, więc... Tutaj za to mamy jakieś parę pierdółeczek. No tak, ta studnia. I tak dalej, i tak dalej. A no tak, tu są ci ziomale. W sumie to żeśmy obeszli większość tego miejsca. Nie wiem, czy będę w stanie się przebić przez zębacza. To jest akurat do sprawdzenia za moment. Bo tam będą na pewno zębacze przy kopalni. Tu jakieś rzeczy. Chętnie akurat to przygarnę. No ewidentnie gra chce, żebym tutaj chodziła, bo są młode ścierwojady. Tutaj nawet ktoś stoi, więc... W sumie to jak to działa? Tutaj jest przejście... W teorii tu nie ma drogi. Czy ja dobrze widzę? Strażnik wieży, ojej. Hej, ty. Super, a to tutaj mamy co na dole? Tu jest pustkowie. Nie wydaje się być zbyt opuszczone. Ciekawe, czy ktoś tutaj ma jakieś zadania dla nas? Czy tak nie za bardzo? Dobre pytanie. Też jest zwykły strażnik wieży. Tutaj chyba nie ma nawet nikogo, kto by mi coś powiedział. To pytanie, kim jest ten gościu? Co tu robisz? Jestem Holga, w zasadzie jestem tylko parobkiem z okolicznej farmy, ale mam już dość tamtej roboty. Dlatego uciekłem, jednak wyjątkowo ciężko jest znaleźć pracę w mieście. Słyszałem sporo o kopalni złota i chciałem załapać się tam jako kopacz. To czemu tutaj siedzisz? Bardzo śmieszne, droga tam jest cholernie niebezpieczna. Do kopalni co jakiś czas wyrusza uzbrojony oddział, jednak nie mam tyle czasu. Mój przyjaciel Lefty wyruszył wraz ze mną, ponieważ myśleliśmy, że we dwójkę podołamy temu wyzwaniu. Niestety, tuż przed celem naszej wędrówki zaatakowało nas stado zębaczy. Podczas ucieczki Lefty spadł z klifu wraz z częścią tych gadzin. To tylko dzięki temu udało mi się przeżyć. Jeśli w najbliższym czasie nie trafię na oddział zaopatrzony, to wyruszę szukać pracy w porcie. Sam chcę ruszać do kopalni. Ty wskażesz mi drogę, a ja się pozbędę tych bestii. Chodź za mną. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Naprawdę. A jestem ciekawa, czy taki zębacz... W sumie zębacze też polują w grupie i... Chociaż to zależy, jak są zaprogramowane, bo w niektórych modach polują same, a w niektórych polują w grupie. Udało nam się dotrzeć właśnie do tego mostu, za nimi są paskudy. Pozwól, że pójdę poczekać w obozie, aż się nimi zajmiesz. Okej. Okay. To dosyć mądre, bo sprawdzamy gracza, czy jest w stanie sobie poradzić z grupą zębaczy. Jeżeli sobie poradzimy, to tutaj pójdziemy, a jeżeli sobie nie poradzimy, to tu nie pójdziemy. Dwa zębacze to jest trochę za dużo. Ja powiem tak, nie mam wyboru. No, a jeszcze wilczek się rzucił. Powiem tak, gryzą.
Jakbym miała ich pojedynczo, to byśmy to ogarnęli. Dobra, ale myślę, że też nie ma co się tutaj na razie pchać. W takim razie wypadałoby podekspić na takich terenach, myślę, bardziej, wiecie jakich? Takich bezpiecznych. Myślę, że zrobimy tak. Zostawimy na razie tutaj Holgę. To będzie bezpieczne dla jego żywota. A my wrócimy sobie do miasta, moi drodzy. Myślę, że warto by było wydać punkty, które mamy. O, Holga się przeteleportował. A tutaj w ogóle coś w tym lesie za nim się znajduje. No coś tu mamy. Taka miejscowa, żebym tutaj ukryła jakiś... Szczaw królewski? O, niestety nie ma. Nie wiem, czy chcę schodzić tędy. A może i chcę, bo tu jest jakiś pierścionek. Pierścień mocy. Pierścień do siły plus 3. W sumie zejście tędy nie jest aż tak durne. Będziemy w stanie w miarę chyba szybko wrócić. Tędy żeśmy szli, więc tym bardziej nie ma raczej problemu. Dobra, nie będę się wracać po jedną pojedynczą roślinę. Właśnie, tu były wilki wcześniej, ja je zostawiłam, więc perfekcyjnie. To jest akurat nic takiego niebezpiecznego. Co prawda one też mogą mi odgryźć tyłek, no nie? Nie oszukujmy się, że nie mogą, bo mogą. Ale to jest w miarę bezpieczne stworzenie do ekspienia. W ogóle, czy nawet na tym etapie. Ważne, żeby się nie wpierdzielić, wiecie, w jakiegoś cieniostwora, bo wtedy już będzie większy problem. Tu jest zamknięte przejście, czy tu się da przejść? Powinno się dać w teorii przejść, ale tu jest zawalone, tak jakby? Tak, tu się zawaliło. Dobra, no to musimy niestety zawrócić. Kurde, kusi mnie ta roślina, bo... Ognisty korzeń. Niestety tylko, a szkoda, bo jakby to było coś fajniejszego, to by było 1000 razy lepiej. Tutaj ominęłam ropery kiedyś. O, teraz się je udało przynajmniej podnieść. No i dobra, i możemy wracać. Dobra, dobrze biegnę, czy niedobrze? Okej, biegniemy w porządku. To dobrze, bo tutaj właśnie koło miasta też chciałam pobuszować troszkę. Bo tutaj jest akurat sporo stworzeń, których nie wybiliśmy, co zresztą nawet widać po mapie. Tu są chrząszczyki. Tu są wilki. Kawałek dalej są dziki. Tu są właśnie młode wilki i o to trochę też chodzi. Że powinnam tu być już dawno temu. Oj, dawno. A nie byłam. Przy okazji też zarobimy trochę pieniędzy. Expik pieniądze. Najlepsze, co może być. Tam jaka watacha się zgromadziła. Te młode wilki właśnie tyle mają IQ, że w sumie same podłażą pod celownik. Tutaj przed walką z tymi wilkami bym się akurat podleczyła, dlatego że jest ich naprawdę dużo. Ile taka buła? 10 tylko? Słabo. W sumie chleb też 10. Może szynkę zjemy. Wadzie mięso, zwykłe. Nie mamy już żadnych czasowych questów, więc też jest w miarę. Dzisiaj taki odcinek bym powiedziała z tych luźniejszych, taki... O, tam są jakieś rzeczy. Taki, wiecie, bardziej... Okej, to się wydaje, że są dwie watachy. Bo nie wszystkie wilki się rzuciły na mnie. Z tej ekipy.
Pierścień żelaznej skóry, też spoko. Dobra, młode wilki to mnie tam mogą w sumie podgryzać. No i ile jeszcze? Dobra, udało się. Tu pewnie jakiś rdeścik, tak. No a tutaj jak się tu dostać? Doskoczymy tutaj? Doskoczymy, bo jest kamień. Ognista strzała, esencja, krótki miecz, lodowa strzała. Całkiem spoko itemy jak na początek. No i bajo. Udało nam się ładnie. Jakbym się postarała, to może byśmy i nawet wbili jakiś poziom. Tutaj chodziłam po tej stronie? Wydaje się, że chodziłam, bo jest pusto. To co, już byśmy wybili wszystko, co tutaj żyło po tej stronie? A tutaj nie było więcej wilków? My to były tu na dole, ale skoro ich nie ma, to znaczy, że już je wybiłam. No dobrze. A, pytanie, co my jeszcze możemy tutaj w sumie działać? Możemy sobie wejść tędy do tego, do miasta. Zręczności uczył Cortez, więc chodźmy do niego. Przebijemy sobie próg do zręczności. W sumie do łuku też możemy. W mieście nic chyba już nie ma do zrobienia. Ucz mnie. Siła i zręczność. I teraz tak. Zręczności mam 29, czyli dajemy piątaka. Siłę już żeśmy przebijali próg. No i łuki. Mam 19 chyba w łukach, nie? Tylko, że Cortez mnie nie nauczy łuków, bo musimy iść do Flinta. Coś mam tu do zrobienia. Wyborowe trunki, pustelnik, przyjęcie. Droga wojownika. No, kopalni złota na razie za bardzo nie dotkniemy. Moglibyśmy zostać rekrutem, ale ja nie chcę. No, przydałby nam się wolny obóz. Chociaż z drugiej strony nie. Gówno prawda przecież. Żeby zrobić questa w wolnym obozie, to my potrzebujemy iść na farmę Orina. A raczej pod farmę Orina. Czyli tutaj. Tu też zostało parę miejsc, gdzie nie byłam. Ekspić. W ogóle. Myślę, że na przyszłość na pewno. Jakbyśmy teraz tam poszli, to pewnie byśmy dobili poziom. Ale też możliwe, że dobijemy poziom, jak pójdziemy się zająć tymi bandytami. Pytanie, jak bardzo wytrzymali oni będą. Bo to już jest trochę inny problem. Szczególnie, że ich jest dosyć dużo. Zróbmy takiego stałego save'a, bo coraz rzadziej je robię. A jakby mi tak wywaliło film, to by było naprawdę niemiło. Oj, niemiło by było. Właśnie jakoś pojedynczo. W sumie to oni mają tutaj. Nie powinieneś tu przychodzić. Nie są tacy raczej leszczowaci. Są tacy, wiecie,
sumie to niepotrzebnie się cofam, tak teraz do mnie dochodzi, bo oni nie są wcale trudni. Ten jeden ma, widzę, problemy ze sobą, takie solidne. Ale ten jest chyba silniejszy, wiecie? Muszę tam wejść do niego, o ile mi się uda w ogóle. No nie, to jest taki... taki normalny. Bo to myślę, że dzisiaj jednak sobie zmienimy rozdział, moi drodzy. Bo powinno nam się już udać dołączyć do najemników. A raczej do wolnego obozu. I w sumie poniekąd chyba do najemników, bo... tak bym to nazwała. Okej. Oni w ogóle mieli szpady. Jakbyśmy tu przyszli wcześniej, to byśmy mieli szpady za darmo. Kusza rekruta nawet. Dzięki za ratunek ci, dranie, prawie zrzucili mnie z klifu. Kim jesteś? Jestem Farin, kupiec z wolnego obozu. Czy nie możemy porozmawiać w obozie? Obawiam się, że może pojawić się więcej tych facetów. Pewnie, podążaj za mną, zabiorę cię do obozu. Mam z nim teraz leść pod wolny obóz. Trochę słabo. Jeżeli gra tego ode mnie oczekuje, bo to jest dosyć daleko. To był Szczaw Królewski. Mam go naprawdę do wolnego obozu zaprowadzić? Powinien szybko zabrać go do wolnego obozu. No na pewno, jak widzę, co chłop robi. Wy to widzieliście, co on zrobił? Przecież wolny obóz jest po drugiej stronie w ogóle wszystkiego. Chociaż w sumie... a, ich jest tutaj nagle więcej. O, ten się lepiej bije. Ja nawet nie zauważyłam, nie? A powinnam. Cześć, Sarenko. Tam jest kolejna Sarenka, oczywiście. Idziesz za mną? Idziesz. Czy ja dobrze w ogóle wychodzę? Okej, dobra. Niestety, ale musimy iść, jak jest ciemno. Z tego, co widzę, zaraz będziemy mieć nowy poziom. Zastanawiam się teraz w takim razie, w co to rozdysponować, bo... szczerze mówiąc, nie wiem. Oj, nie wiem. Idziesz za mną? Idziesz. Czy ja w ogóle dobrze idę? Bo już zapomniałam, jak się do wolnego obozu idzie. Niestety, tak to jest czasami. Jak człowiek tak spaceruje. Ojejku, dobra. Na szczęście i tak idziemy tam, gdzie potrzebujemy iść. Das ist doch nichts Neues. Okej, idzie za mną dalej. Tutaj naprawdę ciężko miałoby się chyba zgubić, no bo jednak ścieżka jest taka dosyć intuicyjna. Dalej nie udało mi się znaleźć handlarza, który by sprzedawał telekinezę. Trochę mnie to irytuje, bo przydałaby nam się telekineza, żeby ten pierścionek wziąć. No i lepszą broń pod zręczność. Co prawda nie mam jeszcze tyle zręczności, żeby ją nosić, ale przydałoby się. Idziesz, idziesz. Ciężko ci to idzie, ale jakoś sobie dajesz radę. Zaraz będziemy na miejscu. Ja
Dzięki za ratunek, ci dranie ukradli mi wszystko. Weź mój pas, już go nie potrzebuję. Rozmawiaj z Worinem, szukać od dłuższego czasu. Do zobaczenia. Pasek mi dał jakiś? Pas do siły, plus 5. Spoko. Może być, jak dla mnie. Wiecie co? Myślę, że skoczymy w jakąś szybką kimę. Tu jest jakiś fajny łuk w ogóle. Niestety muszę stąd szybko wyjść i wyłączyć pochodnie, bo już nie ma nocy. No i co? Do Worina w takim razie idziemy. Znalazłem Farina. Został porwany przez bandytów. Najwyraźniej czegoś od niego chcieli, bo inaczej od dawna byłoby pokarmem dla chrząszczy. Bardzo dobrze. Wydaje się, że masz to, czego potrzebujemy. Wykonałeś dobrą robotę. Flint ma o tobie wysokie mniemanie i mnie też przekonałeś. Cóż, jesteś gotów, aby zostać wojownikiem obozu. Co jest w świątyni? Vulgar, większość berserkerów. Ja nie pytałam o to już? Pytałam chyba. Moi drodzy, to jest ten moment, kiedy jesteśmy w stanie już podjąć ostateczną decyzję i myślę, że to jest ten moment. Także zostajemy wojownikiem. Chcę zostać wojownikiem. Bardzo dobrze, od dzisiaj pracujesz dla Vulgara. Zawsze musisz być tam, gdzie jesteś potrzebny i wykonywać rozkazy. Gdzie mogę dostać wyposażenie? Pancerz i porządną broń dostaniesz od Stasza, więc udaj się właśnie do niego. Jest coś jeszcze, co musi być zrobione? Mam w głowie wiele spraw, które muszą być załatwione, ale wyprawa na bagno jest tą, na której powinniśmy się teraz skupić. Vulgar planuje wyprawę na bagno? Nie, nie Vulgar. Klasztor się na to zdecydował i poprosił zarówno jego, jak i księcia o wsparcie. A kiedy stało się jasne, że miasto będzie w to zaangażowane, my również postanowiliśmy się w to zaangażować. Tak czy siak Flint i niektórzy z jego wojowników już wyruszyliby wesprzeć akcję. Przypuszczam, że chcesz, żebym zrobił to samo i spotkał się z Flintem na bagnie. W rzeczy samej, w końcu już się do tego zgłosiłeś, nie pójdziesz jednak prosto na bagno. Nie? Nie, najpierw iść do klasztoru i znać Karadora, tamtejszego opata. I co mam z nim zrobić? Vulgar i klasztor uzgodnili, że wszystkie sprawy powinny przechodzić przez to ciało. Nie mam pojęcia, co oznacza to stwierdzenie, ale tak mi powiedziano. Ale proszę, nie pytaj mnie dlaczego. To nie był mój pomysł, a Flinta, ani Ajaxa, ani nikogo innego w obozie. Okej, ale co mam powiedzieć Karadrowi? To znaczy, zawsze chciałem z nim porozmawiać, ale... Jestem z wolnego obozu i mam wspierać ekspedycję? Dokładnie to. Wygląda na to, że już wykazujesz spory entuzjazm. Oczywiście, kto nie byłby zachwycony marszem na bagno? Powiedziałbym, że każdy, kto nie dąży do czegoś wyższego. W każdym razie nie powinno to działać na twoją niekorzyść. Kamień z serca. Tak czy inaczej w klasztorze z pewnością wyjaśnią wszystko, co musisz wiedzieć, a może i coś więcej. Rozdział drugi. Ekspedycja. Dobra, nie chcemy rozdziału drugiego, bo się anulowało zadanie. Więc na pewno tego jeszcze nie robimy, moi drodzy. Obgadaliśmy tą kwestię, ale ten odcinek nie będzie się nazywał rozdział drugi, ekspedycja. Bo jeszcze tego nie zrobimy. Musimy doprowadzić Holgę na miejsce. Jeszcze raz. Chcę zostać wojownikiem. Wyposażenie wiemy. Chcę pogadać z księciem. Chciałbyś, interesująca prośba. Też bym chciała, ale tak się składa, że dawno nie składał on tutaj audiencji. Na co ty tu liczysz, poza tym, że i tak nigdy cię do niego nie dopuszczą? Na nic szczególnego, jednak myślałem, że skoro jestem członkiem obozu, to będę miał jakąś szansę się do niego dostać. Sugerowałbym przemyśleć, co jesteś w stanie nam zaoferować, zanim będziesz od nas wymagał takich rzeczy. A więc mówisz, że jest to możliwe? Vulgar ma swoje kontakty tu i tam. Teoretycznie jest to możliwe, ale póki co wybij to sobie z głowy. Ledwo dołączyłeś do obozu, a już chciałbyś iść do księcia? Nic na siłę, jak się człowiek spieszy, to się Beliar cieszy. Skąd ja to znam? Okej, to jest moment, kiedy nie mamy jeszcze drugiego rozdziału. I na tym pozostańmy. Stać. Zawróć natychmiast. No chyba nie. Hej, ostrzegam, po raz ostatni, wynocha. Pogięło cię? Chyba, że najpierw muszę iść po moje wyposażenie.
Przecież my jesteśmy już ziomami, jestem członkiem obozu. Tu jest Geralt, starzec jest w środku, prawda? To jak ja mam wejść? Nie mówcie mi, że muszę odpalić drugi rozdział, żeby wejść. Tu jest staż, okej. Okay. Potrzebuję wyposażenia. Przychodzę od Worina. Witamy w obozie, mam coś w sam raz dla ciebie. Przyjmę cokolwiek, każdy pancerz będzie lepszy od tych szmat. Kurde, naprawdę miło, stary. Okej, okay, mamy lekki pancerz wojownika. Wygląda naprawdę zacnie. Tylko ten kapelusz. Dostęp do kopalni. No to musimy ogarnąć. Włamanie. Ale w sumie dużo tych questów się nie popsuło, że tak powiem. Wiadomo, że te nam się popsują, no bo dołączyliśmy do innego obozu, no nie? Ale dostęp do kopalni? Dlaczego się psuje? To jest bardzo dobre pytanie. Ja nie mogę wejść do świątyni? To jest mega dziwne. Myślałam, że jako członek obozu będę mogła. Nie mogę. No to wychodzi na to, że dopiero później będę mogła. Flinta już tu nie ma. Niestety. Bo chłop sobie poszedł. Na bagno już. Chyba. Na to wychodzi przynajmniej. Moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Poszło całkiem nieźle. Obraliśmy drogę wojownika. W kolejnym odcinku spróbujemy trochę zrobić te questy. Myślę, że się powinno udać. Pójdziemy do jakiegoś myśliwego się nauczyć chyba tego łuku. Zrobimy dostęp do kopalni. Zrobimy włamanie. Zrobimy dostawę strzał. Na pewno, bo... Nie chcę, żeby jakiś quest się anulował, więc te zębacze i tak muszą zostać pokonane przez nas. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Zapraszam Was też na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Ja lecę montować dla Was ten materiał, no a w kolejnym już mamy pewien plan. Dzięki i cześć!